wartościowych. Spotykamy się z okazji debiutu. Naszym dzisiejszym bohaterem debiutantem jest firma LiveChart Software S.A. Bardzo serdecznie witam naszych gości, a są z nami pan Mariusz Ciepły, prezes zarządu LiveChart Software S.A. Witam serdecznie. Pani Urszula Jarzębowska, członek zarządu. Pan Andrzej Różycki, przewodniczący Rady Nadzorczej. Witam również bardzo gorąco pana Ryszarda Czerwińskiego, wiceprezesa Trigon Dom Maklerski. Dziękujemy za naszego debiutanta. Witam serdecznie. Witam wszystkich zrelacjonowanych gości. Proszę państwa, kilka statystyk. Jest to siódmy debiut w tym roku, 452 spółka notowana na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych. Sektor. Co firma, jaki sektor reprezentuje? No proszę państwa, bardzo innowacyjny, informatyka. Co tak naprawdę firma robi? Gdzie możemy ją spotkać? Gdzie porozmawiać? No bardzo wirtualnie. Możemy ją spotkać w chmurach. Tak naprawdę nie możemy dotknąć tego biznesu, nie możemy dotknąć produktu, ale myślę, że wszelkie wątpliwości rozwieje nam zaraz pan prezes. Ja tylko chcę powiedzieć, że firma cieszyła się w procesie IPO niezwykłym zainteresowaniem. Firmę pozyskało około 1000 akcjonariuszy, znaczy firmy, akcje spółki. Myślę, że zaufało niezwykłemu modelowi, bardzo imponującej prognozie. No i na spółce ciąży duża odpowiedzialność, ponieważ firma jest, proszę państwa, firmą globalną. Można powiedzieć, że klientów można spotkać na każdym kontynencie. Z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się, że właśnie wybrała parkiet warszawski, a rąbka tajemnicy, myślę, udzieli nam, odkryje, czym firma się zajmuje, jaki produkt sprzedaje pan prezes. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tak, jesteśmy firmą, która nie tyle nie można zobaczyć, lecz dotknąć produktu, lecz nie można go kupić, tylko można go wynająć, płacąc opłatę miesięczną. Proszę państwa, jesteśmy, szczególnie chciałem przywitać gości, a przede wszystkim nowych akcjonariuszy. Jest to moment szczególny dla nas, dlatego że jesteśmy dzisiaj firmą publiczną, która wyceniana jest już prawie na poziomie 500 000 000 zł. Jestem głęboko przekonany o tym, że firma będzie dynamicznie rosła. To znaczy, że miesiąc w miesiąc będziemy pozyskiwać nowych klientów systematycznie, co systematycznie przekłada się na wzrost powtarzalnej miesięcznej sprzedaży. To wszystko składa się na ponadprzeciętny wynik, na ponadprzeciętną marżę EBITDA, która w naszym biznesie na poziomie 70%. Gdzie wynik netto na sprzedaży w ogólnym roku, w całym roku, no jest przepiękny. Na ten sukces oczywiście pracuje bardzo ciężko i ambitnie nasz zespół. Niestety nie wszyscy mogli z nami tutaj przyjechać. Część osób z firmy jest dzisiaj tutaj z nami na sali. Większość z tego teamu pozostała we Wrocławiu. Proszę państwa, nasza spółka jest firmą globalną, to znaczy, że mamy klientów na całym świecie, na wszystkich kontynentach, wśród ponad już grubo 7000 firm. Mamy firmy, które są na ponad 89 krajach na świecie. Większość tych firm to są spółki, to są podmioty z krajów anglojęzycznych, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, ale są też firmy bardzo z takich egzotycznych miejsc na świecie. Dzisiaj rano mówiłem o kliencie z Hawajów, ale są też klienci, którzy są z takich dalekich miejsc na świecie jak Nowa Zelandia, Cypr, Gwatemala czy też Wyspy Dziewicze. Więc to jest najlepszy dowód na to, że nasza firma działa w sposób globalny. Nie zawsze tak było. Firma została założona w 2002 roku. I przez wiele lat szukaliśmy pomysłu, jak wyskalować nasz biznes. To jest czas do mniej więcej 2010 roku. W tym czasie, kiedy sprzedawaliśmy nasze oprogramowanie w takim modelu klasycznym, gdzie mieliśmy dział sprzedaży, gdzie spotykaliśmy się z klientem, gdzie to było bardzo trudno wyskalować, w tym czasie udało nam się pozyskać pierwszych inwestorów, którzy już uwierzyli w potencjał naszego produktu i to jest rok 2007,
gdzie dołącza do nas Capital Partners, które jakby po raz pierwszy wierzy w firmę i razem z nimi budujemy dział sprzedaży i sprzedajemy nasz produkt. Głównie w Polsce, przede wszystkim pojawiają się tutaj na miejscu w Warszawie. Wspólnie z Capital Partners już wtedy zaczęliśmy myśleć o giełdzie, przekształciliśmy się w spółkę akcyjną. Trochę nam czasu zajęło, żeby urosnąć do tego rozmiaru, żeby wejść na główny parkiet. On zawsze był w naszych głowach. Chcieliśmy wejść na rynek, który jest dostatecznie duży dla tak fajnej spółki jak nasza. Po drodze mamy też przygodę z GG Network, jednakże nie było nam po drodze, nie czuliśmy się dobrze w takiej dużej korporacji i inspirowani, to nas trochę zmusiło do tak zwanego pivota, czyli zmieniliśmy model funkcjonowania, szukaliśmy pomysłu na wyskalowanie sprzedaży. I w 2010 roku podjęliśmy decyzję, żeby wycofać polską wersję produktu, zrobić ją w wersji amerykańskiej, na stronie, która jest dobrze wypozycjonowana w Stanach i zaczęliśmy sprzedawać produkt na całym świecie, bez działu sprzedaży. I to zaczęło działać. Wspólnie później podjęliśmy w 2011 roku decyzję, byliśmy inspirowani takim fajnym, bardzo przez nas lubianym przedsiębiorcy Richardzie Bransonie, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu wykupu menedżerskiego. Przeprowadziliśmy te MBO wspólnie z funduszem Tark Hill Capital, który jest dzisiaj reprezentowany przez Andrzeja Różyckiego, który jest dzisiaj przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. I od tamtego czasu bardzo dobrze nam się układa współpraca i jesteśmy w miejscu, w którym dzisiaj jest spółka, czyli wchodzimy na giełdę. Proszę Państwa, podsumowując, chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które budują firmę LiveChat, które mają realny wpływ na kształt jej produktu oraz kulturę firmy. To jest nasz zespół. Oraz chciałem podziękować funduszowi Target Capital za to, że tak wcześnie zrozumieli potencjał naszej firmy i pomogli nam w debiucie giełdowym. Bardzo chcieliśmy również podziękować pracownikom domu maklerskiego Trigon za profesjonalne przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej oraz wszystkim osobom, które bardzo nam w tym czasie pomogły przy pracy nad prospektem i prowadzenie całej spółki na giełdę. To na pewno jest duże słowa podziękowania dla kancelarii Tomasik Pakosiewicz. I przede wszystkim chciałem podziękować nowym akcjonariuszom. Bardzo serdecznie witamy. Myślę, że tak jak nasi klienci są strasznie zadowoleni z współpracy z nami, kiedy nasz produkt pomaga im w sprzedaży i dzięki naszej aplikacji zarabiają coraz więcej pieniędzy, tak samo będą mogli powiedzieć nasi nowi akcjonariusze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko wygląda bardzo imponująco. Życzymy dalszych sukcesów w firmie. Wierzymy, że właśnie debiut na warszawskim parkiecie pozwoli spółce jeszcze wzmocnić swoją pozycję. Już nie tylko na rynku krajowym, ale na rynku globalnym. To jest niezwykle ważne, działając na rynku globalnym, żeby firma była transparentna, a myślę, że właśnie tą transparentność będąc notowanym na parkiecie giełdowym się zyskuje. No żeby, proszę Państwa, upamiętnić ten ważny dzień dla spółki, jakim jest debiut giełdowy, mamy dla spółki symbol debiutu, a więc transparentny wybór. Statuetka podziękuję do prezesa. Kolejny symbol to właśnie zwolnił.